Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, poseł Platformy Obywatelskiej, były szef tej partii, były wicepremier, były marszałek Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie marszałku, no Paweł Kukiz blisko współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, no ale nie przeszkadza mu to rozmawiać z opozycją, szukać z opozycją, w opozycji właśnie większości dla swojego wniosku o powołanie komisji śledczej dotyczącej podsłuchów. Platforma poprze ten wniosek Pawła Kukiza? Chodzi o lata 2005-2021. To każdy głos po stronie opozycyjnej jest ważny i jeżeli Paweł Kukiz z grupą współpracowników deklaruje wsparcie czy też tak naprawdę inicjatywę w tak ważnej sprawie jak otworzenie, wyświetlenie spraw podsłuchów opozycji, to zawsze to ma sens i uważam, że to tworzy nową jakość. Jesteśmy na zasadzie pisania wniosku i zbierania podpisów pod nim i w przyszłym tygodniu głosowanie i decydowanie o tym. To jest ważna sprawa. Ta rzecz dotyczy jakości polskiej demokracji, podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o przyzwoitość zasad i szanowania prawa. I dlatego ją trzeba po prostu tak bardzo dokładnie wyświetlić i wydaje mi się, że są na to spore szanse. To rozumiem, że głos pana marszałka jest niemal pewny za tym projektem, ale całej Platformy też to no, w zasadzie ale kwestia godzin, żeby to stało się faktem, że Platforma poprze ten wniosek? Wydaje mi się, że tak. Ja parę tygodni temu pytany przez media o to, czy jesteśmy w stanie poprzeć ten wniosek w latach 2007-2011. Mówiłem, że z natury rzeczy powinny być badane jeszcze lata 2005-2007, bo wtedy rządził PiS i pamiętamy, czym to się skończyło. I dlatego zresztą powstawały później także komisje dotyczące tych lat. Więc uważam, że tak, ten czas jest zrozumiały. Ważny jest skład komisji. Ważne jest to, żeby ona nie poświęciła swojego czasu procedowania i pracy na lata 2005, 2006, 2007, tylko żeby zaczęło od tych rzeczy, które tu i teraz się dzieją, bo one mają wpływ na polską politykę i polską demokrację. To jest pierwsza rzecz. Druga. To ważne, panie marszałku, żeby nie skonstruować tej komisji tak, jak Platforma konstruowała komisję śledcze za swoich czasów. Pamięta pan marszałek, jak to wyglądało z przewodniczącym Sekułą, jak wyglądała ta komisja. Faktycznie. No, wie pan, jest pytanie, co zrobiła prokuratura z wnioskami z tej komisji. Niezależna prokuratura, a później prokuratura prowadzona przez ministra Ziobrę. Nie pamiętam, żeby jakieś wnioski do prokuratury tam się pojawiły. Czy prokuratura podjęła jakieś wątki prowadzonej wtedy pracy przez komisję hazardową, bo o tym pan redaktor mówi. Jasne. Ważna jest sprawa. Jeżeli sprawa jest ważna i jest rzeczywiście popełnione przestępstwo, to jeżeli prokuratura nie działa, tak jest w tej sytuacji, powinna się tym zająć prokuratura. Wtedy prokuratura była niezależna. Była powołana przez prezydenta na wniosek rządu i premiera. Natomiast dzisiaj prokurator generalny to minister sprawiedliwości, to polityk Zjednoczonej Prawicy, to Zbigniew Ziobro. Więc dzisiaj ta komisja śledcza ma sens. Ale chcę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, jeżeli pan to pozwoli. Ważne jest, żebyśmy mieli pewność, że to głosowanie się w przyszłym tygodniu odbędzie. I uważam, że tu jest wielki sprawdzian dla polskiej parlamentarnej demokracji, dla jakości pracy marszałek Witek i dla pewności, że demokracja funkcjonuje, że wniosek, tak ważny wniosek, będzie głosowany na przyszłym posiedzeniu. Bo nie wyobrażam sobie, że będzie. Że PiS będzie mógł ten wniosek schować do zamrażarki i przetrzymywać go przez kilka tygodni czy miesięcy, bo wtedy musi się liczyć marszałek Witek z konsekwencjami takiego działania i takich decyzji. No, Paweł Kukiz dzisiaj w Polsacie też mówił o możliwych konsekwencjach, jeżeli chodzi o jego współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli tak miałoby się dziać. Zaimponował panu, panie marszałku, Paweł Kukiz w ogóle w tej sprawie, bo wy tak go odsądzaliście od czci i wiary w ostatnich miesiącach za tą współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. No, tymczasem teraz Paweł Kukiz pokazuje, że no, pozostaje jednak niezależny w swoich decyzjach. To jeszcze nie koniec dnia, panie redaktorze. Jeszcze się dużo rzeczy zdarzy. Ale pytam, czy póki co zaimponował panu Paweł Kukiz swoją postawą? Pan, znam go dobre 30, ponad 30 lat, także pamiętam bardzo dobre czasy naszej współpracy i
i troszkę trudniejsze. Natomiast jedno chcę powiedzieć. Został wybrany z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, czyli z list opozycji. Noblesse oblige. Tutaj powinien o tym pamiętać. On nie dostał się, nie jest przedstawicielem tylko wyborców, ale także tych, z których listy startował i musi czuć pewnego rodzaju zobowiązanie i cieszę się, że tutaj dochowuje wartości demokratycznych i praworządnych, dochowuje, stoi na ich straży i pilnuje tych rzeczy. Jest z nami po stronie opozycyjnej w tej ważnej kwestii. Jest przeciwko łamaniu prawa i nielegalnym podsłuchom, więc dlatego uważam, że to jest ważne i liczę, że w dobry sposób przeprowadzimy to głosowanie i podjęcie tej decyzji przez parlament. Panie marszałku, tak do istoty teraz trochę wracając sprawy do samych podsłuchów, inwigilacji, czy obywatele powinni wiedzieć, że służby korzystają z takiego systemu, który umożliwia monitorowanie telefonów, komputerów, przechwytywanie haseł, włączanie mikrofonu, czy to powinna być wiedza publiczna po prostu, że służby taki sprzęt mają. Tak się dzieje. No tak, tego się nie ukryje. Chodzi o to, kto kontroluje służby w używaniu tego sprzętu, wysokiej specjalistycznego sprzętu, który, przypomnę, został wyprodukowany i jest sprzedawany, żeby skutecznie walczyć z międzynarodowym terroryzmem. Tak? W Polsce, jak widzimy i słyszymy, był używany przeciwko przeciwnikom politycznym. I dlatego w Polsce, w związku z tym, że służby nie są kontrolowane, nie ma kontroli cywilnej, czy nie ma kontroli parlamentarnej nad działaniem służb, musi być kontrola publiczna. To, jeżeli nie kontroluje, jeżeli Komisja do Spraw Służb nie kontroluje działania służb, tak tutaj w Sejmie, bo tak jest, że nie ma tej kluczowej, nie spełnia tej kluczowej roli, którą spełniała zawsze w poprzednich kadencjach, bo jest prowadzona przez polityka PiS-u, który skutecznie po prostu powoduje, że ona nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować, to powinno się tym zajmować, to kontrolować powinny media, niezależne media i dziennikarze. I tak się dzieje teraz. Panie marszałku, bo ja tak zapytałem o to też, bo chciałem nawiązać do czasów Platformy Obywatelskiej i informacji, jakie poznaliśmy w lipcu 2015 roku. Pisano wtedy, że CBA kupiło licencję na oprogramowanie szpiegowskie rozwijane przez włoską firmę Hacking Team. 250 tysięcy euro miało to kosztować, narzędzie Remote Control System. To wszystko, o czym wspomniałem, też umożliwiało. No i wyszło to wszystko wtedy, kiedy włamano się na serwery producenta. Wtedy dowiedzieliśmy się o sprawie. No wcześniej też Citizen Lab informowało o korzystaniu przez CBA z tego systemu. I też wtedy pytane Centralne Biuro Antykorupcyjne zasłaniało się tym, że no nie będzie ujawniało narzędzi potrzebnych im do prowadzenia operacji. Tylko co innego ściganie przestępców. Przypomnę, lipiec 2015, wybory były w październiku, czyli za chwilę. Nie sądzę, żeby... Znaczy, to są decyzje, które uruchamianie czy wyposażanie służb jest czymś normalnym. Chodzi o to, żeby mieć nad tym kontrolę, żeby komisja na przykład parlamentarna miała taką wiedzę. Natomiast jest różnica między, przyzna pan redaktor, między 250 tysiącami wydane na system ścigania przestępców, a możemy nazwać go systemem inwigilacji, tak samo jeden i drugi, prawda? No, pełna kontrola nad sprzętem. 25 milionów wydanych i wykorzystywanych przeciwko przeciwnikom politycznym. Jeżeli są wątpliwości, a widzę, że pan redaktor taki ma, nie ma nic lepszego niż powołanie komisji śledczej i zagłębienie się, spojrzenie w te informacje i po prostu i analizy i podjęcie i posiadanie pewności, czy służby tutaj zachowywały się w sposób właściwy, czy też nie. Ja jestem, uważam, tutaj absolutnie otwarty. No to jeżeli są faktycznie, jeżeli będzie komisja śledcza, ten okres też obejmie, to może i ta sprawa będzie poruszona. Panie marszałku, to jeszcze jedna sprawa na koniec, ale bardzo ważna sprawa, pewnie i najważniejsza w tej chwili. Myślę, że Rosja wkroczy na Ukrainę, tak twierdzi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Czy to gra póki co, czy taka pewność absolutnie uzasadniona i pan marszałek też ją podziela? Ważne jest, że Amerykanie bardzo mocno i NATO i Stany Zjednoczone bardzo mocno reagują w tej sprawie, bo te sygnały możliwej agresji rosyjskiej na Ukrainę pojawiają się od kilku tygodni.
sekretarz, to są bardzo twarde wypowiedzi wczoraj prezydenta Bidena, to także jest obecność Antonego Blinkena, sekretarza do spraw zagranicznych w Kijowie, w Berlinie i potem na spotkaniu w Genewie z ministrem Ławrowem. Chcę powiedzieć, że tak, szkoda, że nie ma tutaj Polski, że polski głos w ogóle nie jest brany pod uwagę. To świadczy, to jakby potwierdza upadek polskiej dyplomacji, polskiej polityki zagranicznej. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że Amerykanie rzeczywiście reagują przed i reagują bardzo twardo. Pokazują wielkie zagrożenie ze strony Moskwy i ze strony Rosji. Potrzebujemy mobilizacji wolnego świata, potrzebujemy twarde wsparcie dla Ukrainy dzisiaj i to też jest, to tego wymagam też od polskiej polityki zagranicznej, od polskiego prezydenta. Od to konkretnie czego, panie marszałku? Co powinno się teraz wydarzyć, jeżeli chodzi o polską dyplomację, o pana prezydenta? Jakich ruchów pan by oczekiwał? Że w takiej sytuacji, kiedy Ukraina była zagrożona, to minister Sikorski razem z ministrami Fabiusem i Steinmeierem i byli w Kijowie i wspierali wtedy to wszystko. Wszyscy to robiliśmy, to co działo się. No, inna sprawa, że w formacie normandzkim potem też zabrakło Polski, ale to już inna historia. Dobrze, ale dzisiaj akurat spotkanie w Trójkącie Weimarskim byłoby bardzo ważnym sygnałem, że Polska organizuje opinię publiczną i politykę niemiecką, francuską, czyli europejską w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Dzisiaj powinniśmy o Ukrainie, o sprawach Ukrainy mówić na FAC, czyli na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli i na Radzie Europejskiej, we wszystkich gremiach, które są w Brukseli, które tym powinny się zajmować. To dzisiaj powinna być polska inicjatywa. A mówił to Grzegorz Schetyna, polityk Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były wicepremier. Dziękuję bardzo, panie marszałku, za rozmowę. Udanego dnia życzę. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne są sprawy oczywiście jutro. Dobrego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Czas na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej super raportem, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dzień dobry Państwu, w czwartek to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie z naszymi gośćmi. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będzie Państwa gościem na samym początku. Ekspert także od kwestii polityki wschodniej i nie przez przypadek dziś został przeze mnie zaproszony. Sprawa Ukrainy oczywiście na tapet będzie przez nas wzięta. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden bardzo ostro mówi o napięciu na granicy Rosja-Ukraina. To napięcie tak naprawdę eskaluje z dnia na dzień. Prezydent Stanów Zjednoczonych podejrzewa, że Władimir Putin zaatakuje Ukrainę. Jednak mimo wszystko zapowiedział, że w takiej sytuacji zwiększy liczbę żołnierzy amerykańskich zarówno w Polsce, jak i w Rumunii. I jednocześnie w dyplomacji, to są bardzo mocne słowa, powiedział, że Putin nawet sobie nie wyobraża, tu dokładny cytat, jaka może być cena jego ataku na Ukrainę. Sytuacja bardzo trudna. Pytanie rzeczywiście, czy Władimir Putin tylko prowadzi swoją bardzo niebezpieczną grę, czy jednak zdecyduje się na jakąkolwiek silniejszą już taką inwazję ludzką, wojskową. Wiemy, że od wielu, wielu tygodni gromadzi przy granicy z Ukrainą wojska. Dziś na ten temat także ma rozmawiać prezydent Andrzej Duda z prezydentem Wołodymirem Zełenskim, prezydentem Ukrainy. Rzecz jasna, to bardzo ważne, żeby wszyscy w NATO byli na tym samym stanowisku. Tak, są różnice w NATO dotyczące tego, co państwa są w stanie zrobić w zależności od tego, co się wydarzy, powiedział Joe Biden, wracając jeszcze do prezydenta Stanów Zjednoczonych, i dodał, że poważne sankcje przeciwko Rosji odbiją się także negatywnie na amerykańskiej i europejskiej gospodarce. Do czego jest zdolny posunąć się Władimir Putin? Jak powinna wyglądać w tej chwili nasza polska polityka względem Ukrainy? Na ten temat z Pawłem Kowalem będziemy oczywiście rozmawiać, bo temat być może wydaje nam się odległy, ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo bliski i powinniśmy poważnie zajmować się tą sytuacją konfliktu na linii Federacja Rosyjska-Ukraina, bo to jest tuż za miedzą, jak to się mówi, bardzo blisko nas i rykoszetem może dostać chociażby gospodarczo także Polska. Więc to sobie dzisiaj będziemy analizować i oczywiście wrócimy także do tematu inwigilacji systemem Pegasus. Trwają obrady senackiej nadzwyczajnej komisji, która ma wyjaśnić ataki między innymi na senatora
Krzysztofa Brejzę, na prokurator Ewę Wrzosek czy na mecenasa Romana Giertycha, ale nie tylko, dlatego że okazało się, że samych swoich tak zwanych Prawo i Sprawiedliwość także prawdopodobnie atakowało Pegasusem, także coraz więcej wątków w sprawie tego systemu się pojawia. Wczoraj zeznawał Krzysztof Brejza wraz ze swoją żoną, która była ostatnio naszym gościem, Dorotą Brejzą, panią mecenas, która jednocześnie oczywiście jest jego przedstawicielem prawnym. Dziś dalsze obrady tej komisji, ale co ciekawe, prawdopodobnie powstanie także sejmowa, tym razem komisja śledcza do spraw wyjaśnienia inwigilacji Pegasusem. Zapowiedział to przedwczoraj Donald Tusk, były premier, który mówi o tym, że no, w tej chwili klecona, jak to się nieładnie potocznie mówi, jest większość, która miałaby taką komisję poprzeć. Inicjatorem całej tej sytuacji, co ciekawe, jest Paweł Kukiz, który stwierdził już dzisiaj bardzo wprost, że jeżeli PiS będzie opóźniał głosowanie, to także, cytat, nad wnioskiem o powołanie komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić przypadki podsłuchów w latach 2005, co ciekawe, 2021, to będzie to koniec umowy między Kukiz 15 a partią rządzącą. Gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, szybko poszło, ale ponieważ nie jestem, to tego nie powiem. No w każdym razie jest podobno współpraca między Koalicją Obywatelską, partiami opozycyjnymi, a częścią przynajmniej wspierającą obóz Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj zresztą, co znamienne, o godzinie 9.30, czyli za 29 minut dokładnie, swoją konferencję zapowiedział właśnie Donald Tusk. No i wszystkie znaki na niebie i ziemi, moje nieoficjalne informacje mówią o tym, że właśnie będzie ogłoszenie w sprawie tej ewentualnej sejmowej komisji śledczej, więc my, jeżeli będziemy w stanie, to pokażemy Państwu na chwilę około godziny 9.30 tę konferencję i będziemy ją komentować zarówno z Pawłem Kowalem, jak i z naszym drugim gościem, bo nie wspomniałam, kto będzie naszym drugim gościem dziś, generał Adam Rapacki, były zastępca komendanta głównego policji i były wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oczywiście Pegasus będzie tutaj dzisiaj głównym naszym tematem, bo no to jest dość niespodziewanie, wydaje mi się, w obecnej sytuacji temat, wokół którego w tej chwili kręci się życie polityczne i który to temat może rozbić tę bardzo niestabilną większość Zjednoczonej Prawicy. Czy tak się stanie, o tym między innymi za chwilę z Jackiem Prusinowskim, którego już teraz do nas zapraszam. Ja wiem, że Państwo bardzo cieszą się, kiedy Jacek tutaj odwiedza nas w Super Raporcie, więc przekazuję od widzów. Dzień dobry, Jacek. Będzie komisja śledcza w Sejmie, nie będzie komisji śledczej w Sejmie, jak obstawiasz? No to jest bardzo stykowa sytuacja, bo nawet zakładając, że Paweł Kukiz zostanie poparty przez całą opozycję, to wychodzi nam 230 do 230, bo Klub Prawa i Sprawiedliwości to jest 228 posłów. Do tego doliczamy z niezrzeszonych Łukasza Mejzę. No ale mamy trzech Łukasza Kukizowców. Mejzę. No tak, trzech Kukizowców, ale zostańmy tylko przy klubie PiS, poza Kukizowcami oczywiście, 228 osób. Łukasz Mejza niezrzeszony, Zbigniew Ajchler niezrzeszony. Razem 230. No i cała druga strona to też z jednym niezrzeszonym posłem mniejszości niemieckiej, posłem Galą. No i pozostałe kluby i koła, kółka, bo ich jest teraz wyjątkowo dużo, to 230 osób. Więc nawet cała opozycja, która poparłaby Pawła Kukiza, nie daje gwarancji jeszcze, że ta komisja powstanie. Czyli no bo 230 do 230, nawet gdyby wszyscy byli, to jednak przegłosowany wniosek by nie został. Czyli prawda? Ktoś z klubu PiS musiałby się złamać jednak mimo wszystko. No, ale z drugiej strony, albo kogoś Jacek, mógłby jeżeli nie Donald, być, wystarczy jeżeli... też nieobecność, tak? Teraz przy, no tak, nie mogą być no zdalne, teraz nie ma zdalnych obrad, w Sejmie nie ma zdalnego głosowania. Być może zostanie to za chwilę znowu przywrócone. Ja zawsze biorę pod uwagę, że oni wszyscy się stawiają, no, a co się nie zdarza nigdy praktycznie. Za chwilę, kiedy będzie zakażeń w Polsce dziennie 100 tysięcy i więcej, jeszcze, pewnie jacyś posłowie no z drugiej też strony, jeżeli będą Donald Tusk mówi, że jest pewny na 90%, że ta komisja powstanie, no to też już znaczy, on myślę, tak, tak mi się wydaje przynajmniej, że słów na wiatr by aż tak bardzo nie rzucał, no tak, ale, nie ale nastawiał to się później na ostrzał konkurentów. Zapowiadał już to poparcie Platformy Obywatelskiej tak naprawdę dla wniosku Pawła Kukiza, bo to podniosło prawdopodobieństwo powstania tej komisji, tak, do tych powiedzmy 90% właśnie. Jeżeli Platforma popiera, Konfederacja poprze, PSL poprze, Polska 2050, Lewica i mniejsze koła, no to faktycznie szansa jest bardzo duża, ale ciągle niepewność. Ewentualnie Paweł Kukiz sprawdziłby się w roli przewodniczącego takiej komisji, bo on powiedział dzisiaj, że nieskromnie uważa, że byłby bardzo dobry, ponieważ jest bezstronny. Myślę, że żeby się całkiem nieźle sprawdził. A myślisz, że jest bezstronny? No, w tym przypadku? Sama postawa w tej sprawie no, pokazuje, że
potrafi być Paweł Kukiz, ten sojusz z Prawem i Sprawiedliwością nie jest dla niego najważniejszy na ten moment, tak? Tylko potrafi się wznieść ponad to, co myślę jest bardzo istotne. A jeżeli chodzi o służby, to Paweł Kukiz no, tym się interesuje od dawna. Zanim wszedł w politykę, to służbami już się mocno interesował, ich pracą, policją. Był blisko ze związkami zawodowymi policjantów chociażby, jeżeli dobrze pamiętam. Bo ja czytałam też takie teorie spiskowe, że to jest wszystko ustawka z Prawem i Sprawiedliwością, że gdyby on został tym przewodniczącym komisji, to będzie tańczył tak jak Jarosław Kaczyński Ale nie wiem, że Prawo i Sprawiedliwość chce zgodzić na przewodniczącego komisji, nie wiem, senator nie mógłby być oczywiście sejmowej, ale no kogoś z Platformy Obywatelskiej, tak? No, no przypomnijmy sobie, jak wyglądały też komisje śledcze zarządów Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Hazardowej, jak się zachowywał i jak prowadził te prace. Więc gdyby Paweł Kukiz faktycznie stanął na czele Komisji Śledczej, to myślę, że to byłoby i tak. Mogłoby to być jakieś dobre rozwiązanie. Bardzo duże ustępstwo ze strony rządzących. Tak? No, no jednak to nie jest ktoś, nad kim jest pełna kontrola. Do pewnego stopnia no, ten sojusz dla Pawła Kukiza jest ważny i te swoje sprawy może przez Sejm przeprowadzać, ale myślę, że Paweł Kukiz jednak no, jest nie do końca sterowalny przez kogokolwiek. I co pokazał zresztą poniekąd tą komisję, znaczy tym wnioskiem o komisję śledczą. Dobra, sprawa kolejna, czyli no, bardzo niebezpieczna sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej, możliwa inwazja Rosji na Ukrainę właśnie. Dzisiaj u ciebie był Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych. Dzisiaj także prezydent Duda spotyka się z prezydentem Ukrainy Zełenskim. Grzegorz Schetyna obawia się realnej interwencji Putina na Ukrainie, czy jest raczej w tej grupie, która twierdzi, że to jest tylko takie grożenie palcem i polityczna gra? Myślę, że bliżej mu do tej drugiej grupy. No, też uważa, że słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych no, też są jakimś elementem tej gry no i wyznaczenia granicy, no, tym razem dosyć daleko. No, tutaj słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych są takie no, dosyć satysfakcjonujące z naszej perspektywy, bo... No, tak jak mówiłam na początku naszego spotkania, że w języku dyplomacji to jest bardzo mocne stwierdzenie. Nie, jasne. Mówimy o tym, Putin nawet sobie nie wyobraża, jaka może być cena ataku na Ukrainę. No, to jest bardzo mocne. To wszystko bardzo mocne słowa i dobrze oczywiście z naszej perspektywy, że padły. No, pozostaje mieć nadzieję, że na tej próbie sił się skończy, no bo to też byłoby za proste, gdyby Władimir Putin 100 tysięcy żołnierzy sprowadził na granicę z Ukrainą i dzięki temu uzyskał to, co chciał uzyskać, czyli gwarancję, że Ukraina będzie przez lata miała zablokowaną drogę do NATO. No, no, wtedy pewnie na tym by nie poprzestał, chciałby jeszcze więcej, więc myślę, że Zachód musi tutaj zareagować twardo, no bo dla Putina też to wejście militarne na Ukrainę to nie jest taka prosta sprawa. No, to nie jest jakieś małe państewko, tylko też duży i obszarowo i ludnościowo całkiem kraj z armią sporo lepszą niż jeszcze parę lat temu, bo jednak została doinwestowana, dozbrojona i też morale na Ukrainie. Myślę, że jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, to też wygląda inaczej niż dość waleczne serca, jak sądzę, w tym przypadku. Sprawa ostatnia, sprawa pandemii. Wczoraj rozmawialiśmy o ewentualnej dymisji Adama Niedzielskiego, ale ja mam wrażenie, że to będzie temat, który będzie powracał do nas jak bumerang przez najbliższe tygodnie. Twoim zdaniem Adam Niedzielski zdecyduje się na samodzielne odejście z tego rządu, czy jednak nie? Czy czekamy na ustawę Hoca, czy nie? Czy jest coś w tym, że rzeczywiście on powiedział albo ustawa Hoca i ja zostaję, albo bez ustawy Hoca ja odchodzę? Słyszałeś o tym w kuluarach sejmowych, że rzeczywiście taka słyszałem o tym, chociaż nie mam padła? Takiej wiedzy, którą mógłbym uznać za pewną, jeżeli chodzi o jak to się takie mówi, postawienie twarde, takiej insajderskiej tak, wiedzy, że na pewno takie słowa padły, taka deklaracja ministra Niedzielskiego. No myślę, że chyba wczoraj też to mówiłem, że jeżeli coś miałoby się wydarzyć, to nie teraz, tylko już za jakiś miesiąc przynajmniej po piątej fali. Chyba nie byłoby naprawdę dobre, żeby ktoś miał się uczyć, jak teraz system funkcjonuje. To zresztą podkreślają byli już nawet członkowie Rady Medycznej, że to byłby idiotyczny absolutnie pomysł. Jacku, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Nasz gość wreszcie dotarł.
Widzę. No późno. Paweł Kowal już za chwilę u Państwa. Jacek Prusinowski, raz jeszcze bardzo dziękuję z Jackiem. Widzimy się jutro. Paweł Kowal już czeka, już za chwilę przyjdzie do Państwa, ale wcześniej jeszcze oddajemy głos generałowi Mirosławowi Różańskiemu, który stwierdził, że jest akurat w tej grupie ekspertów, która uważa, że nie będzie otwartego konfliktu Rosja-Ukraina, dlatego że po prostu Rosji się to absolutnie nie opłaca. Aczkolwiek Władimir Putin odniósł bardzo poważny sukces, ponieważ znów stał się podmiotem i znów stał się przywódcą, z którym inni przywódcy chcą rozmawiać, a jeszcze niedawno nie było to takie oczywiste. Często spotykam się z takim określeniem, że postępowanie Putina jest nieprzewidywalne. Ja odwracam tą tezę i uważam, że Putin konsekwentnie prowadzi swoją politykę polegającą na tym, że chce destabilizować Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki. I ja odbieram teraz te zdarzenia, które mają miejsce, czyli przesuwanie tych wojsk między innymi na Białoruś, czy wycofanie dyplomatów, jako kolejny etap gry. Gry, która jest bardzo niebezpieczna, bo zwróćmy uwagę, że na terenie Ukrainy część krajów, które są też członkami NATO, wysyłają swoich przedstawicieli, mówię tutaj o wojskowych, którzy są instruktorami. Tak niedawno była informacja też o tym, że krótko mówiąc, Wielka Brytania skierowała swoje wsparcie dla Ukrainy w postaci środków przeciwpancernych, ale w moim przekonaniu Putin jest graczem, który patrzy na pewne rzeczy w wymiarze globalnym, tak? I teraz prowadzi daleko idące negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą mapę taką światową, to pamiętajmy, że jest jeszcze trzeci gracz, czyli Chiny. W 2014 roku po aneksji Krymu tak naprawdę wszyscy zerwali z Putinem relacje te dyplomatyczne, nie było żadnych kontaktów. Do czego doprowadził? Dzisiaj z Putinem rozmawiają wszyscy. Oczywiście jest to pod groźbą tego szantażu, który on stosuje, tego militarnego, ale jednak w moim przekonaniu uzyskał to, że stał się znowu podmiotem, z którym rozmawia wymiar ten szerszy. Praktycznie wszyscy główni przywódcy krajów światowych, łącznie z Chinami, o których wspomniałem, prowadzą z nim obecnie dialog. I to jest chyba, no niestety, przy całej świadomości, że polityka Putina jest agresywną, ona jest nieakceptowalna, ale jednak jest to jego sukces. Jako wojskowy muszę powiedzieć, że taki otwarty konflikt o szerokim zakresie Rosji dzisiaj absolutnie nie byłby na rękę, bo Rosja by nic nie zyskała tym, że zaczęłaby prowadzić takie totalne, ofensywne działania w stosunku do Ukrainy, jak nawet w mediach teraz możemy zauważyć nawet szkice, że z trzech kierunków by zostało wykonane uderzenie na Ukrainę, bo przede wszystkim wtedy Rosja byłaby totalnie izolowana. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister spraw zagranicznych. Dobrze, nic nie pomyliłam. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. W której grupie pan jest? Tej, która uważa, że Władimir Putin zdecyduje się na inwazję taką wojskową na Ukrainę? Czy to jednak jest po prostu bardzo trudna, niebezpieczna polityczna gra i próba przywrócenia świetności Rosji na wzór dawnego Związku Radzieckiego? Dużo krzyczy, strasznie hałasuje, czyli raczej chce nas straszyć niż inwazji, no ale rząd musi brać pod uwagę inwazję. Mówię o polskim rządzie. Bo część ludzi w Polsce, ekspertów, stawia te sprawy w takich kategoriach, że to jest jakaś kwestia Ukrainy. Będziemy pomagać albo nie pomagać. Ta sprawa bezpośrednio dotyczy polskiego interesu narodowego w każdym wymiarze już teraz, bo nawet jeżeli Putin nie wejdzie wojskowo, to już teraz w taki sposób ciśnie Europę gospodarczo i energetycznie, że w polskim rządzie powinny być od rana do wieczora wszystkie czerwone żarówki zapalone. I powinien dostać po głowie od naszego rządu rząd węgierski, bo jest to niby nasz sojuszniczy rząd, a po prostu już w tej chwili nie ma dnia, żeby najbliższy niby polskiemu rządowi rząd w Unii Europejskiej, czyli węgierski, nie chwalił Putina i nie ten minister Szijjártó, Orbán. Co oni wygadują? Chwalą, teraz Nord Stream zaczęli chwalić, ordery cały czas od Putina. To jest dramat. Druga sprawa, rząd powinien natychmiast otworzyć na nowo relacje z Niemcami, skończyć z tymi głupimi kłótniami w rodzinie, z Niemcami, z Francuzami, no, z Hiszpanami. Ale to zaraz znowu wraca
ta sprawa Nord Streamu. No Niemcy to też Nord Stream, prawda? Nord Stream trzeba cisnąć do końca. To znaczy, nawet jeżeli się nie uda go zatrzymać, jeszcze jest kwestia certyfikacji, czyli tam jeszcze można go zatrzymać, trzeba cisnąć do końca, ale to trzeba tak jak w rodzinie się negocjuje. Jak coś nie poszło, to będziemy mieli żetony na następny raz. Mhm. Nie ma co się mazać, ale nam, naszej suwerenności nic ze strony Niemiec nie grozi. Jak ja słyszę po prostu od tych polityków PiS, że oni ciągle się boją utraty suwerenności z Zachodu, to niech patrzą, co Moskwa dzisiaj wyprawia. No, Rzesza, no panie pośle, nie pamięta pan? Bardzo dobrze pamiętam, za dobrze pamiętam i dlatego się tym denerwuję i dlatego o tym teraz mówię. Trzeba pogadać na twardo z naszymi partnerami Węgrami, bo to, co oni wyprawiają, to jest po prostu straszne, jeżeli chodzi o już takie otwarte popieranie polityki rosyjskiej w Europie Środkowej i na nowo otworzyć relacje z Niemcami. Tylko pytanie, czy kondycja polskiej dyplomacji i pozycja polskiej na arenie międzynarodowej pozwala w tej chwili dać po głowie Węgrom? No ale nie można ciągle pozwalać na to, żeby oni decydowali o polityce Warszawy. Mm. Znowu dzisiaj przeczytałem, przeczytałem zdenerwowany, bo znowu przeczytałem, co tam wyprawia ten ich minister od spraw zagranicznych, co on opowiada. Nie mógł ktoś wytłumaczyć. Mówi pan o ministrze... Szijjártó się chyba nazywa. Aha, o węgierskim. Tak, rozumiem. Nie mógł ktoś wreszcie wytłumaczyć z naszego rządu, panie ministrze Rau, może pan by po prostu zadzwonił do niego i wytłumaczył mu, co dla nas znaczy Nord Stream i że jego brawa dla interwencji rosyjskiej w Kazachstanie to nie jest fajny pomysł. Szczególnie, że ta ekipa Orbana pochodzi przecież z środowiska politycznego, które wyrosło na upamiętnianiu ofiar interwencji sowieckiej na Węgrzech. A teraz to, co wyprawiają, dramat. Mówi pan, że Władimir Putin dużo krzyczy, to znaczy, że po prostu na razie chce tylko straszyć, ale mnie, szczerze mówiąc, zmroziło... Ale to nie jest tylko, bo ten strach powoduje, że ludzie na Zachodzie i elity polityczne na Zachodzie idą na rękę Rosji w coraz to kolejnych sprawach. Mhm. Proszę zobaczyć, co się stało w sprawie Mołdawii. Czyli dajemy się szantażować Putinowi, znaczy, to, że on hałasuje, jest też niebezpieczne. To wszystko, co w tej chwili się dzieje w polityce międzynarodowej, jest powodem do tego, żeby rząd się wreszcie zajął poważnie naszymi relacjami z sojusznikami. Ja wiem, że rząd się zajmuje tylko tym, co wychodzi w badaniach opinii publicznej. I rozumiem, że nie każdy codziennie zajmuje się polityką międzynarodową. Ale też mam swoje sumienie i mam obowiązek powiedzieć, co jest dzisiaj w Polsce najważniejsze. Najważniejsze jest zagrożenie, które płynie ze wschodu. Mhm. To jest problem. No dobrze, to teraz wracając jeszcze do mojego pytania, bo mnie zmroziła ta wypowiedź prezydenta Joe Bidena, który powiedział, według mnie w języku dyplomacji coś bardzo mocnego, jeżeli nie mam racji, to proszę mnie poprawić. Putin nawet sobie nie wyobraża, jaka może być cena ataku na Ukrainę. To jest poważna groźba w języku dyplomatycznym i gdyby tego zagrożenia realną interwencją chyba nie było, to Joe Biden by sobie raczej wreszcie nie pozwolił na takie Wreszcie Joe Biden pokazał, słowa. Że ma jaja w polityce i bardzo dobrze, że to powiedział, bo na to czekałem. Długo żeśmy czekali na to, żeby Joe Biden zaczął mówić zrozumiałym dla Putina językiem. Putin hałasuje, bo widzi, że ma taką możliwość, bo widzi, że Zachód ma jakiś kompleks. Gra na tyle, na ile mu pozwalają po prostu, tak? On by nie hałasował, gdyby usłyszał te słowa kilka tygodni temu. I jemu trzeba powiedzieć twardo, jasno i będzie wszystko okej. On sobie da siana. Tylko, że trzeba po prostu normalnie się komunikować prostym językiem, bo inaczej nie rozumie. Mówię o Putinie. No to teraz, jak długo Putin będzie sobie na tę grę pozwalał? Co się musi wydarzyć, żeby sytuacja się uspokoiła? Trzeba powiedzieć jasno, że społeczeństwo ukraińskie, społeczeństwo gruzińskie, społeczeństwo mołdawskie, jeżeli będzie chciało pójść na Zachód, to pójdzie. My nie będziemy im przeszkadzać. Czyli mają otwartą drogę do Unii. No ale już do NATO. Przecież ostatnio było widać, czy w Kazachstanie, czy w Armenii, że Putin ma tam ogromne wpływy, że niby teoretycznie te państwa są niepodległe, ale z dużym wpływem rosyjskim. No ale dla niego orzeszkiem nie do zgryzienia jest Ukraina. A to jest dla nas kwestia kluczowa, kwestia naszej racji. A jak dzisiaj wyglądają pana zdanie stosunki polsko-ukraińskie i czy w ogóle wyglądają? Pytam także w kontekście dzisiejszych spotkań prezydenta Dudy z prezydentem Zełenskim. One wyglądają lepiej niż 2 czy 3 lata temu i chwała Bogu. Natomiast jeżeli prezydent Duda chce coś zdziałać na wschodzie, musi mieć dobre relacje na Zachodzie. I musi sobie poukładać relacje w Niemczech, we Francji i tak dalej. Bez tego nie będzie wartościowym partnerem. My musimy pokazać, że mamy wpływ na to, co robi Unia i co robi NATO. To jest kluczowa kwestia. A na razie, jak rozumiem, nie mamy dobrych stosunków z żadnym zachodnim partnerem. To się kiedyś mówiło, nic buli, nic co wkroić. My nie mamy tam nic do zaoferowania na tym etapie. Dlatego, że rząd polski jest rządem populistycznym, dlatego, że koncentruje się na sprawach wewnętrznych, wszczyna niepotrzebne wojny. Teraz sobie wymyślili wojnę o Mariana Banasia, więc będą tydzień próbować odwołać Mariana Banasia, no bo chcieliby rządzić wszystkim, czyli mają... A to przecież wszyscy na Zachodzie widzą. Oni myślą, że jak coś się dzieje w Warszawie i jest mówione po polsku, to w Brukseli nikt tego nie rozumie w Waszyngtonie. A czy proszę zobaczyć, co oni robią od 2 dni. Teraz się rzucili na Mariana Banasia, będą się starali wejść do Najwyższej Izby Kontroli. Mają wojnę na wschodzie,
to się rzucili na Czechy swojego, jeszcze, proszę pamiętać o Turowie. Mają duże problemy jak Turów, to oni sobie wymyślili teraz i dyktują nam agendę, o czym mamy rozmawiać, będą starali się wleźć do Najwyższej Izby Kontroli, bo ich człowiek okazał się trochę silniejszy i mądrzejszy, niż mi się wydawało. No dobrze, tylko teraz jeszcze jest pytanie, czy moce tej naszej polskiej dyplomacji obecnie pod przywództwem Prawa i Sprawiedliwości są takie, że w ogóle jest szansa na odbudowanie relacji z państwami zachodnimi? Dla Polski najlepiej jest zmienić ten rząd. Ja to cały czas powtarzam. To jest zły rząd, ten rząd nie daje sobie rady w żadnej sprawie. Ale kiedy chodzi o rację stanu, jak cokolwiek zrobi dobrego, nawet ten słaby i zły rząd, który przeciwko nam, obywatelom, używał Pegasusa. Kiedy chodzi o sprawy zewnętrzne, sprawy bezpieczeństwa państwa, jak zrobią coś dobrego, i tak powiem, że robią coś dobrego i nawet pomogę. Ale to jest zły rząd. Naszym pierwszym celem jest obalenie tego rządu w parlamencie i powołanie rządu, który będzie się kierował interesem narodowym, a nie partyjnym. Jakie pan ma oczekiwania wobec prezydenta Andrzeja Dudy teraz podczas tych rozmów? Proszę sobie wyobrazić, jakie teraz oni maile piszą. My jesteśmy zatroskani, siedzimy tutaj, znamy już, wiemy, jak oni komentują kryzysy. Mm-hmm. No i teraz jeden do drugiego pewnie pisze mail. No teraz znaczy gołębiem pocztowym wysyłają, żeby nikt ich nie namierzył. Dobrze, ale, panie pośle, ale w takich sytuacjach pisali, że to jest złoto polityczne. Znaczy ja mam z tym kłopot, no. Mm-hmm. Bo ja chciałbym, żeby dzisiaj jeden z drugim wiceministrem czy ministrem siedzieli i zastanawiali się, co zrobić w trudnej sytuacji dla Polski. A oni myślą w kategoriach, o, jest kryzys, mamy złoto polityczne, no to może zyskamy. No dobrze, to jeszcze wracając. Andrzej Duda, dziś. Czego pan oczekuje od niego jako prezydenta i osoby, która odpowiada w sytuacji konfliktu za nasze bezpieczeństwo? Żeby sobie chociaż jeden sezon dał spokój z nartami i zajmował się polityką. Panie prezydencie, to nie jest sezon na narty, bo widzę, że pana znowu nosi w góry. No powiedział, że to jest jeden z ważniejszych elementów kalendarzu. Różne pasje rozumiem, natomiast panie prezydencie, to jest moment na zajmowanie się Polską i polityką. Czasy dać trochę odpoczynku od nart, bo jest naprawdę ciężka sytuacja międzynarodowa i trudna sytuacja w kraju. Także to jest jedyne, co mogę powiedzieć. No dobrze, a podczas tych dzisiejszych rozmów z Zełenskim, pana zdaniem to jest spotkanie, które rzeczywiście może coś przynieść, coś dać, Polska, czy to jest tylko taka... Polska jest oczywiście potrzebna dzisiaj Ukrainie. Taki teatr dyplomatyczny. Ale teatr też jest ważny, bo z Putinem też trzeba grać teatralnie. Mhm. Putin gra teatralnie, trzeba grać teatralnie, tylko trzeba mieć mocne karty. Andrzej Duda powinien zamiast na narty pojechać na zachód, spotykać się z prezydentami i mieć mocne karty, rozmawiając z Ukraińcami, pokazując, że my mamy realną ofertę. Bo inaczej... Oczywiście dla Ukraińców dzisiaj to spotkanie jest ważne i dla nas też jest ważne. Ja się cieszę, że ono się odbywa. Mhm. Ale ono mogłoby mieć 10 razy taką siłę rażenia, gdyby... A rozmowy Blinken-Ławrow? Czego się mamy po nich spodziewać? Niech będą kanały kontaktu, bo zawsze trzeba unikać wojny. Spodziewałbym się po Blinkenie, żeby dobrze rozumiał interes Europy Środkowej. Ja rozumiem, że Stany Zjednoczone... No, Joe Biden akurat na tym się zna. No, zna się, widzi pani. Ja też sądziłem rok temu, że się zna. Tylko nagle się okazało, że ich obsesja na punkcie Azji Południowo-Wschodniej i sprawa Chin powoduje, że tak się zaczęli przymilać do Rosji, żeby Rosja ich poparła w sporze z Chinami, że Putin zwariował od tego. I zaczął hałasować na cały świat. I teraz mają od początku z Putinem. I mają teraz na głowie i Chiny, i Putina. Czyli początkiem całej tej sytuacji jest nie do końca przemyślana polityka Stanów Zjednoczonych? No, obsesyjna koncentracja w Azji Południowo-Wschodniej. Ja rozumiem zresztą problem z Chinami, bo to jest poważny problem. Tylko rozgrywanie tego w ten sposób, że nowa administracja zaczęła się przymilać na różne sposoby i słać sygnały do Moskwy, że zależy nam, żebyście nas wsparli, to teraz się kończy tak, że ani Rosja w tym sporze z Chinami nie wsparła Stanów, ani nie jest lżej Stanom, bo Rosja zaczęła tak wariować, jeśli chodzi o żądania wobec Zachodu, no że muszą się dużo bardziej koncentrować na samej Rosji, a nie na Chinach. Mhm. Czyli mam wrażenie jednak, że już następuje jakieś otrzeźwienie w nowej administracji Bidena. No powiem szczerze, ja przez pierwszy czas, mimo tego, że bardzo liczę na politykę amerykańską, byłem rozczarowany tym sposobem prowadzenia polityki. Dobrze, to teraz sprawa Najwyższej Izby Kontroli, ale nie w takim kontekście, o którym pan wspomniał już podczas naszej rozmowy, tylko w kontekście niestawienia się marszałek Sejmu Elżbiety Witek na rozmowy, tak to nazwijmy, z kontrolerami NIK. I wiemy także, że jest wezwany Jarosław Kaczyński. I także już ze słów polityków Prawa i Sprawiedliwości możemy chyba wnioskować, że się nie stawi, łamiąc tym samym ustawę, bo akurat Najwyższa Izba Kontroli jest takim ciałem, to jeszcze tylko państwu przypomnę, że niestawiennictwo grozi poważnymi konsekwencjami nie tylko jeżeli chodzi o grzywnę, i to jest chyba jedyne takie ciało, przed którym nie może stawić się pełnomocnik, zastępca, ktokolwiek inny, tylko osobiście wezwany świadek. Nie stawiła się Elżbieta Witek, nie stawi się Jarosław Kaczyński. No i co? Zakładam, że jednak Jarosław Kaczyński się stawi. Naprawdę pan tak zakłada?
No ale ja muszę takie rozwiązanie podpowiadać. Co ja sobie myślę, to jest druga sprawa. Ludzie są mądrzy i widzą. Ale Jarosław nie sądzę, żeby z całym szacunkiem, panie pośle, brał pod uwagę pana sugestie. Jak wszyscy będą tak sugerować? Ja nie to tym bardziej tego nie zrobi. A jednak to jest państwo i jednak jest odpowiedzialność. Nie? Trzeba poważnie to wszystko traktować. Ale po tym wszystkim, co się wydarzyło jest, już, sobie gramy naprawdę w uważa pan, że no, ale widzę, co robi odwoływanie pani, się do odpowiedzialności, widzę, co robi pani marszałek Dzikowa, bo ona, jak się dowiedziała, że ma stanąć przed nikiem, to zaczęła zdejmować immunitet Banasiowi, prezesowi NIK-u, żeby go wyrzucić. No i tak myślą o państwie. No co ja mam powiedzieć? Nie? Już raz powiedziałem, trzeba ich odwołać. Mhm. No bo to jest, znaczy gdyby to powiedział, co się teraz wyprawia w Polsce, Jarosławowi Kaczyńskiemu ktoś 20-30 lat temu, to on by nie przebierał w słowach. Nie wspominając o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim. Nie wspominając o Lechu Kaczyńskim oczywiście, bo to jest jasne, który był prezesem NIK-u i tak dalej. Bo tu jest jeszcze kwestia, że Lech Kaczyński swoją pozycję polityczną zbudował przecież też w części jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Więc to, co dzisiaj wyprawiają politycy PiS-u, woła o pomstę do nieba i ta pomsta przyjdzie. 30% poparcia ponad, panie pośle. I tego powolutku nie spada. I po pierwsze powolutku spada. Ale pani mnie nigdy nie naciągnie na krytykowanie wyborców. My jesteśmy od tego, ale żeby przekonywać. Ale ja nie chcę w ogóle, żeby krytykować wyborców. Jeżeli ja raczej uważam, że powinni państwo ich zrozumieć, a nie krytykować. Ja ich doskonale rozumiem, dlatego mam cierpliwość, tłumaczę. Wyborcy dostaną teraz prezencik, taką smerfą niespodziankę od tego rządu w postaci Nowego Ładu. Wczoraj poodwiedzałem przedsiębiorców w Krakowie. Widzę, co się dzieje. To nie jest kwestia przedsiębiorców. To jest kwestia, że ceny na wszystko idą w górę. Znaczy będą po usługa upadać, fryzjerska, basen, szkoła prywatna, biznesy, wszystko. Dla biednych, dla bogatych, wszystko będzie szło w górę, jeśli chodzi o ceny, a biznesy będą upadać, ludzie będą tracić pracę. I to jest Nowy Ład. Napisała do mnie pewna dostojna emerytka, pani Stefania, 2 czy 3 dni temu, list. I pisze, panie pośle, oni myślą, że ja jestem głupia, bo oni mi niby wprowadzili kwotę wolną od podatku, ale nie mam możliwości odliczenia leków, tego, tamtego. I ona pisze do mnie, 85 lat. Ona pisze do mnie, oni myślą, że ja liczyć nie umiem. I ta po prostu próba zrobienia w konia całego narodu się naprawdę źle skończy, bo ludzie umieją liczyć. Czy cytując klasyka, tym razem ciemny lud tego nie kupi. Ale tu nawet nie ciemny, to ten lud jest bardzo oświecony wbrew klasykowi. Tylko ten lud nie ma czasu, żeby codziennie od rana do wieczora ludzie są zarobieni. Dobrze, ale premier przekonuje, że wszystkie niedociągnięcia zostaną naprawione. Tam, co znaczą dzisiaj w Polsce słowa premiera? No tyle, premier niedawno przekonywał, że nie wie, co to jest Pegasus. A teraz mówi, że była na to zgoda sądu. Nie? No to zostawmy. No. Nie ma co. Ludzie sobie policzą, sami ocenią. To teraz kwestia związana z pandemią. Prognozy fatalne. Mówi się, że będzie ponad 100 tysięcy zakażeń dziennie, a minister zdrowia podobno stawia ultimatum, albo przejdzie ustawa Hoca, albo ja się podaję do dymisji. Powinien zrezygnować. Adam Niedzielski, ustawa pana Hoca jest i tak leciuteńka przecież, bo ona jest pełna ukłonów wobec antyszczepionkowców. Po pierwsze, jestem przeciwnikiem wyzywania antyszczepionkowców. To już rozmawialiśmy. Mówiliśmy na ten temat. O tym. Ludzie, jak mają coś w głowie, to trzeba im spokojnie tłumaczyć. Oni mają w głowie jakieś dziwne historie. Natomiast z drugiej strony państwo musi być zdecydowane. Czyli uważam, naprawdę jest już czas na obowiązkowe szczepienia, jest czas na jasną, efektywną izolację chorych od zakażonych, od zdrowych i tak dalej. Minister Niedzielski, nie wiem, czy ja nie znam go dobrze, czy ja mu powinienem radzić. Ja na jego miejscu postawiłem sprawę na ostrzu noża. Kwestia jego honoru to jest dzisiaj postawienie jasnych wymagań, jeśli chodzi o walkę z pandemią i nie branie za to więcej odpowiedzialności. Czyli jeśli rząd nie przyjmuje jego wymagań, on odchodzi. Tak po ludzku bym mu tak radził, bo to jest kwestia jego honoru. Ale z drugiej strony to jest zmiana człowiek, ministra zdrowia teraz w szczycie za chwilę, piątej najbardziej. No i super, i dlatego minister ma super teraz karty przetargowe. Powinien na ostro postawić. Gościu będzie potem szanowany, nie? A tak to jest taka sytuacja, że wszyscy go niepoważnie traktują i będzie miał potem kłopot, żeby sobie robotę znaleźć, jak odejdzie z rządu. Nie? A tutaj on ma możliwość, tylko wie pani, nie wiem, czy on chce moich rad słuchać, bez sensu też publicznie mówią, ale on to przecież rozumie, ma pewnie swoich przyjaciół, bliskich ludzi. Trzeba mieć jaja w takiej sytuacji i twardo powiedzieć, dobra, nie chcecie walczyć z pandemią, ja nie biorę odpowiedzialności za kolejne śmierci. No dobrze, ale prawda jest taka, że ze względów politycznych rząd jest, delikatnie mówiąc, bierny, jeśli chodzi o zarządzanie pandemią. Jak słyszę względy polityczne, to mam wrażenie, że pani coś chce tutaj zawatować, nie? Wiem, że nie specjalnie. Co chce zrobić? No, owinąć watą, nie? Nazwijmy to, rząd się po prostu przypochlebia Konfederacji i jej wyborcom oraz antyszczepionkowcom. Szczerze? I to są takie wielkie polityczne względy. Liczy na to, że utrzyma większość. Ja nie wiem, czy to chodzi tylko o podobanie się wyborcom. No, nie chciałem właśnie, bo pani tak delikatnie, polityczne względy.
nazwijmy to na po prostu prawo na ławę. Ale to pan tu od tego, żeby nazywać rzeczy po imieniu, no dobra, ja rozumiem i tak powiedziałem, dlatego specjalnie to zrobiłem, tak to rozegrałem. To chodzi o Konfederację, chodzi o to, że rząd chciałby mieć nową koalicję, szuka tego cały czas, będzie szukał przygłosowań. Nawiasem mówiąc, apeluję do posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie głosowali za zdejmowaniem immunitetu Banasia, bo to jest kwestia naprawdę, naprawdę kwestia ostatniego, jednego z ostatnich szansów. Obawiam się, że tutaj może wjechać tak zwana dyscyplina partyjna. Tak, obawiam się, dobrze bym popatrzył na wszystkie kluby opozycyjne i nie mówię o Koalicji Obywatelskiej, ale wiem, że w jednym klubie opozycyjnym trwa ostre szabrownictwo dwóch czy trzech posłów, żeby przeszli na stronę rządu. Także liderom partyjnym mówię... Ale przecież pan doskonale mnie zna i wie, że ja zaraz zapytam, o jaki klub chodzi. I apeluję, żeby tam przypilnować dokładnie wszystkich. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Oj, panie pośle, no pan mnie przed chwilą tutaj zarzucał, że ja owijam watą, a teraz pan owija watą. Coś chciałem powiedzieć, powiedziałem. No coś tam jest, nie? Ale trzeba przypilnować posłów. Tak? Takie chodzą słuchy, nie? Mhm. A sprawa jest fundamentalna, więc niech to... No to a propos współpracy opozycji. Za minut kilka, właściwie już w tej chwili konferencję powinien zaczynać były premier Donald Tusk. Jeszcze tutaj Kuba mi podpowiada, że nic nie ma. Jeśli będzie, to na chwilę się do Donalda Tuska przeniesiemy. Podobno sprawa ma dotyczyć komisji śledczej w sprawie Pegasusa, ale tej sejmowej. No bo bez tego nie wyjaśnimy. Bez komisji śledczej w Sejmie nie da się tego wyjaśnić. To jest dla mnie jasne, a bez wyjaśnienia tego nie da się w Polsce zrobić. A pan wyobraża sobie, że przewodniczącym takiej komisji zostaje Paweł Kukiz? Wydaje mi się, że jesteśmy tak jesteśmy tak zdeterminowani jako opozycja, żeby tę sprawę wyjaśnić, że każde dobre rozwiązanie przyjmiemy, resztę powie Donald Tusk. No nie będę przekazywał tutaj głównego komunikatu politycznego, prawda? To jest chyba jasne. Natomiast ja powiem tak, nam na tym zależy. Ja osobiście mam duży dystans do Kukiza, bo ciągle zmienia zdanie już. No właśnie. To jest jakiś totalny kalejdoskop. I pytanie, czy jest gwarantem bezstronności? I czy w ogóle w komisji śledczej możemy mówić o jakiejkolwiek bezstronności? W tym celu musimy korzystać z każdej szparki, w którą się można wcisnąć i szukać prawdy. Więc jeżeli tę szparkę otworzy Kukiz, no to okej. No dobrze. Paweł Kukiz w ogóle rozszerzył kwestię ewentualnej działalności komisji śledczej, tego co ma sprawdzać, do lat 2005-2021. No to się w ogóle da ogarnąć? On cały czas chce rozwadniać. No. Nie, no czasem... on chce powiedzieć, że jak mamy sprawdzać, to sprawdzajmy wszystkich. No to od sanacji może zacznijmy, nie? Wie pani, no to jest myślenie Kukiza, no, jest... no, sprawdzajmy wszystkich. No. No ale to zaraz, to pan by nie poparł komisji 5-21? Zrobię wszystko, żeby wyjaśnić sprawę Pegasusa. Jeżeli będę widział. Ale wie pan, że zacznie od 5, czyli na lat 16 przed Pegasusem. A od czegoś zacznie, to my to zobaczymy. Tam 15. Jak będzie okazja, żeby wyjaśnić sprawę Pegasusa w formie komisji śledczej. Komisja śledcza, może to wyjaśnimy, żeby wszyscy nas zrozumieli, o co tu chodzi. Ona ma duże uprawnienia i śledcze, jeżeli chodzi o gromadzenie dokumentów i wzywanie świadków. I to jest ważne, żeby ona powstała w Sejmie. Dzisiaj jest taka sytuacja w Polsce, że żadne inne ciało już nie jest wiarygodne. No właśnie choćby ze względu na Pegasusa, no bo się okazuje, że myśmy tu prowadzili kampanię, bo to już był czas, kiedy ja wróciłem do polityki. My sobie prowadzimy kampanię, dyskutujemy, a ktoś nas podsłuchuje, fotografuje, podgląda. Kurczę, no co to ma być, nie? Jak się czują moi wyborcy? Dziesiątki wyborców w Krakowie, jak oni się czują? Że ich kandydat był podsłuchiwany, podglądany, pod jakimiś pretekstami wyciągali zgody z sądów. Przecież sądy nie miały żadnego pojęcia, że istnieje taki system jak Pegasus, na czym on polega. To nie jest kwestia normalnego podsłuchu, to też wyjaśnijmy. Jedna sprawa to jest podsłuch, też musi być zgodny z prawem, a druga sprawa to jest system, w którym po prostu ktoś nam montuje chipa. I wie wszystko o nas. I chce wiedzieć wszystko. Nigdy nie wie wszystkiego. No dobrze. Paweł Kukiz mówi tak. Jeżeli PiS będzie opóźniał głosowanie nad wnioskiem o powołanie komisji śledczej, to cytat, to będzie to koniec umowy między Kukiz 15 a partią rządzącą. Są granice, których nie przekroczę. Ta komisja powinna powstać. Ten wniosek powinien być głosowany. Myśli pan, że będzie głosowany? Trzymam kciuki za Pawła Kukiza, żeby tym razem nie przekroczył granic. Tym razem, żeby nie przekroczył granic, bo on twierdził, że jeszcze nie przekroczył. No to super. A kiedy przekroczył pana zdaniem? Nie, no tyle razy, nie już dobra, niech on robi komisję, zobaczymy co mu wyjdzie, no. No dobrze, a jak pan ocenia pracę Komisji Nadzwyczajnej w Senacie? To ma sens w ogóle? Tak? No tak, ona ma duży sens, dlatego że ona może robić jakąś dokumentację, wzywać Banasia jako szefa NIK-u, innych ludzi, to ona ma duży sens. Ale czego się dowiedzieliśmy po tych kilku dniach działania komisji? Czasami w takich dramatycznych momentach historii ma już samo znaczenie, ma, że przychodzą poważni świadkowie, że oni mówią do protokołu, że zostają protokoły, bo to jest materiał, na którym mogą pracować później, na którym będą później pracowały sądy i inne instytucje, kiedy w Polsce będzie już normalnie. To ma sens. No dobrze, tylko czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego?
No jeszcze nie, ale oni dopiero zaczęli. Wydaje mi się, że dowiemy się czegoś nowego. Tak coś wyczuwam. A o co może chodzić pana zdaniem Marianowi Banasiowi, który tę kontrolę doraźną w sprawie służb specjalnych wszczyna tak nagle? To jest jakaś zemsta pancernego Mariana, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy w kontekście Pegasusa właśnie? Znaczy znowu, potraktujmy ludzi poważnie. Na pewno jest napięcie. Marian Banaś pochodzi z środowiska PiS-u. Oni są na niego totalnie wściekli. Przecież myśmy byli przeciwko powoływaniu Mariana Banasia, ale dzisiaj bądźmy znowu realistami. Marian Banaś realnie walczy o zasady w polityce. Panie pośle, pan naprawdę uważa, że Marian Banaś walczy o zasady w polityce, czy Marian Banaś prowadzi wojnę z Jarosławem Kaczyńskim? Tak zupełnie szczerze, z ręką na sercu. Teraz już to i to na pewno. Dlatego, że on zrozumiał, że on wchodzi do historii. Marian Banaś wejdzie do historii, bo być może on doprowadzi, jego nieustępliwa działalność doprowadzi do tego, że Najwyższa Izba Kontroli będzie znowu traktowana poważnie, jako poważna instytucja. A jeszcze nie wiem, jakie tego będą skutki dla tego rządu. Także to już nie jest taka po prostu sobie tam zemsta. Zemsta zemstą, pewnie w to nie wchodzę. Mnie interesuje to, co dotyczy państwa. A dzisiaj nie ma wielu instytucji, a właściwie jest już jedna tylko instytucja, Najwyższa Izba Kontroli, która może być niezależna od wszystkich innych organów i dlatego robi wszystko, żeby Najwyższą Izbę Kontroli wzmacniać jako w takim charakterze. A w ich wewnętrzne rozgrywki, kto tam na kim się mści, kto kogo wkurzył, to jest inna rzecz. Nas interesuje dobro państwa i tym się kierujemy. Widzi pan, nie dał się skomentować Donald Tusk. Nie pokazał nam się. Może jakieś perturbacje z poparciem dla Komisji Śledczej. Zobaczymy. Będziemy państwu na bieżąco wszystko mówić. Paweł Kowal, dziękuję bardzo. Poseł Koalicji Obywatelskiej, był wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Za chwilę państwa gościem generał Adam Rapacki, były wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, był zastępca komendanta głównego. Oczywiście na tapet bierzemy Pegasusa. Wcześniej Jarosław Krajewski, który o Pegasusie także mówił w sposób, powiem delikatnie, zaskakujący. Naprawdę dzisiaj Polacy oczekują tego, żeby państwo miało skuteczne narzędzia do ścigania przestępców i żyjemy w XXI wieku, kiedy przestępcy coraz częściej korzystają coraz bardziej po wyrafinowane formy komunikacji, chcąc oszukać państwo, czyli chcąc oszukać pana, mnie i opozycji. To jest państwo demokratyczne, czy już z tą demokracją jest wtedy problem? Polska jest państwem demokratycznym, nie mam żadnego problemu z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że również zapoznając się z informacjami na temat kontroli operacyjnych wykonywanych przez polskie służby specjalne, wiem, że służby działały i działają na podstawie prawa. Nie odnoszę się do konkretnych nazw, bo przypomnę i panu redaktorowi, i naszym widzom, że środki, metody i formy pracy służb specjalnych są chronione. I ale mówimy Jarosław tutaj... Kaczyński przecież przyznał, że... Nie, Jarosław Kaczyński, jeżeli sięgniemy dokładnie do tego wywiadu, mówił, że źle by było, gdyby państwo nie posiadało nowoczesnych technologii i dlatego nie będę odnosił się do tak zwanego Pegasusa, dlatego że szczególnie istotnym elementem i wolę jednak korzystać z tych słów, które odnoszą się wprost do działań służb specjalnych, które polegają po prostu na kontroli operacyjnej. A panie, że to uczciwie jedno. Pan nie może powiedzieć, czy CBA korzysta z systemu Pegasus, czy pan nie ma takiej wiedzy? Nie, mówię, nie odnosimy się, ponieważ służby specjalne nie informują, jeśli chodzi o środki, metody i formę pracy. Generał Adam Rapacki, były zastępca komendanta głównego Policji i były wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Kiedy słucha pan przedstawicieli rządu wypowiadających się na temat Pegasusa, to co pan sobie myśli jako były wysoki urzędnik państwowy? Trochę jestem zdziwiony takim zakłamywaniem rzeczywistości, bo wielu decydentów i rządowych w pierwszej fazie mówiło, że służby nie dysponują narzędziem, które by pozwalało na taką kontrolę jak Pegasus, kiedy wszyscy doskonale wiemy, że takie narzędzie zostało zakupione, to było potwierdzone kontrolą Najwyższej Izby Kontroli, więc takie zaprzeczanie temu no, było trochę irracjonalnym zachowaniem. I kolejną kwestią no, jest wyjaśnienie, czy to ofensywne narzędzie no, było stosowane zgodnie z obowiązującym prawem. I tu
no, jest potrzeba, aby te kwestie wyjaśnić. No dobrze, tylko teraz pytanie, kto te kwestie wyjaśnić powinien i kto te kwestie wyjaśnić może, bo wiemy, że, przepraszam bardzo, prokuratura nie jest zainteresowana tą sprawą. Komisji śledczej na razie w Sejmie nie ma, ponieważ większość ma obóz Zjednoczonej Prawicy, który nie jest zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy. Jedynym organem, jedynym ciałem w tej chwili jest ta nadzwyczajna komisja w Senacie, ale ona z kolei nie ma wystarczających uprawnień, żeby ustalić cokolwiek ponad jakąś taką podstawową wiedzę. I niestety tu mamy spory problem, bo tak naprawdę tą sprawę może wyjaśnić niezależna prokuratura i w dalszej kolejności ocenić niezależny sąd. Komisje mają bardzo ograniczone możliwości. Senacka no, nie ma jak gdyby uprawnień do dokonywania przesłuchań, nie ma uprawnień do takich czynności śledczych. Komisja sejmowa takie uprawnienia by miała i to byłaby pewna szansa, aby w jakimś zakresie to wyjaśnić, ale to będzie też w ograniczonym zakresie. Niestety potrzebne jest uprawnienie i działanie niezależnej prokuratury i później niezależnego sądu, bo według mojej oceny mamy do czynienia z wielokrotnym naruszeniem prawa. No dobrze, panie generale, to rozumiem, że na obecną chwilę nie ma szans, żeby tę sprawę wyjaśnić. Trzeba podejmować próby. Komisja śledcza sejmowa miałaby pewną szansę, aczkolwiek nie do końca, bo dojdzie do pewnego momentu, gdzie będą służby chowały się za tajemnicami i będzie tutaj ograniczona możliwość działania. Natomiast szansę pewną komisja śledcza sejmowa będzie miała. Dobrze, aby powstała. No dobrze, a kwestia rozszerzenia merytorycznego działalności tej komisji, czyli cofnięcie się do przeszłości, do roku 2005 nawet, bo ostatnia propozycja jest taka, żeby zbadać kwestie podsłuchów czy inwigilacji prowadzonej przez służby w latach 2005-2021. To jest potwornie dużo czasu. Potwornie dużo czasu i to jest jak gdyby rozmycie kluczowego zagadnienia istotnego w przypadku badania wykorzystania Pegasusa. Powiem, nie wiem, jakby ta komisja miała pracować, jak sam sobie próbuję wyobrazić, bo przecież doskonale znam cały proces jak gdyby uruchamiania procedur, stosowania procedur. No, to będzie gigantyczna praca i ona rozmyje tylko kwestie zasadnicze. No dobrze, panie generale, za chwilę, mam nadzieję, przeniesiemy się na sekundę dosłownie na konferencję Donalda Tuska i dowiemy się czegoś więcej w sprawie komisji śledczej, ale dopóki jeszcze nie mamy technicznych możliwości, to kontynuujmy naszą rozmowę w sprawie właśnie tego rozszerzenia merytorycznego, jak ja to nazywam. To lepiej może jednak nawet się zgodzić na to, niż żeby komisja nie powstała wcale. Podzielam ten pogląd. Również uważam, że lepiej, żeby ta komisja powstała. Nawet jakby chciała badać tak głęboko i tak szeroko się cofać wstecz, bo przynajmniej jakieś ustalenia dokona. Nie obawiam się okresu sprzed 2015 roku, że tam były jakieś patologie w stosowaniu kontroli korespondencji. To zupełnie coś innego niż z czym mamy do czynienia aktualnie przy Pegasusie i przy tych omawianych przypadkach. Panie generale, no właśnie teraz pytanie do pana jako byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. No jakąś wiedzę pan na pewno w tej sprawie ma. W tej chwili bardzo często jest taki kontrargument, no Platforma też podsłuchiwała. Za czasów Platformy przecież była ta słynna sprawa dotycząca podsłuchiwania dziennikarzy chociażby. Zawsze służby w jakiś sposób inwigilowały, tak czy nie? Nie, to jest fake news na temat podsłuchiwania dziennikarzy. Były prowadzone kontrole i to prowadzone już po zmianie władzy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i ministrowie podlegli z tego rządu na pewno sprawdzali i gdyby były przypadki łamania prawa przez poprzedników, na pewno by to procesowo wyciągnięte. Niestety takich przypadków nie znaleziono, ale takie mity... Te sprawy są umarzane w tej chwili, tak? Czyli, panie generale, to za czasów Platformy nie było żadnej formy inwigilacji, podsłuchów, takiego typu działalności służb? Nie. Kontrola korespondencji, a więc podsłuchy czy podglądanie korespondencji elektronicznej
istniały i istnieją od początku, odkąd działa policja i pojawiają się takie narzędzia, to jest to normalne narzędzie w pracy policji i innych służb. Natomiast problemem jest, czy jest stosowana zgodnie z prawem, a więc po to, żeby stosować tego typu środki, muszą być osoby podejrzewane o prowadzenie bardzo poważnej przestępczości. No powiem, jaką przestępczość prowadziła pani prokurator Wrzosek. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby była liderem zorganizowanej grupy przestępczej. Mhm. Czy jaką przestępczość prowadził, czy dokonywał senator Brejza? No też nie widzę, nawet przyjmując, że cokolwiek, o cokolwiek był podejrzewany, to też się to nie mieści w kategorii, gdzie istnieje podstawa prawna do stosowania kontroli korespondencji. Warto wiedzieć, że ta kontrola jest stosowana wówczas, kiedy inne środki pracy operacyjnej nie pozwalają na zdobycie i potwierdzenie działalności przestępczej i może być stosowana w ściśle określonych kategoriach przestępstw, tych najcięższych, nie w przypadku błahych spraw, nie w przypadku jakichś naruszeń dyscyplinarnych. To muszą być osoby podejrzewane o bardzo poważne przestępstwa. Panie generale, czyli pan deklaruje, że za czasów Platformy Obywatelskiej nie wykorzystywano służb do inwigilacji na przykład konkurentów politycznych? Jestem o tym przekonany. To nie widzę takiej możliwości. Mhm. To raz. Po drugie, to jeszcze byłem jednym z tych decydentów, który chciał jak gdyby zdecentralizować system zarządzania kontroli korespondencji, żeby o tych decyzjach nie decydowali na przykład ministrowie, a warto podkreślić, że w przeszłości wszystkie wnioski na przykład o kontrolę korespondencji stosowane przez policję podpisywałem jako zastępca komendanta głównego i później minister spraw wewnętrznych i później prokurator generalny. Natomiast udało się to zdecentralizować tak, żeby w policji na przykład wnioski o kontrolę składali komendanci wojewódzcy, nie komendant główny już, później prokurator okręgowy i sędzia sądu okręgowego. Po to, żeby była większa kontrola na poziomie tym lokalnym, a więc żeby prokurator okręgowy miał mniej tych wniosków, czy sędzia akceptujący wnioski, żeby on miał mniej wniosków, mógł zapoznać się z materiałami, czy rzeczywiście zachodzą podstawy do stosowania środków kontroli korespondencji. Panie generale, czy pana zdaniem w tej chwili, nauczeni doświadczeniem Pegasusa, choć jeszcze i tak mało wiemy, powinno się podjąć jakąś decyzję o zmianie procedury w ogóle wyrażania zgody na tego typu inwigilację? Ja już nawet nie mówię tylko o Pegasusie, bo to w ogóle pojawia się pytanie, czy jego używanie jest legalne, czy nielegalne w państwach demokratycznych, ale w ogóle, no bo teraz Prawo i Sprawiedliwość znowu ma argument, no przecież sąd wyraził zgodę, tylko sąd nie do końca wie, na co tę zgodę wyraża. Czy tutaj pana zdaniem jakieś przepisy powinny się zmienić, żeby to wszystko było zdecydowanie bardziej przejrzyste przede wszystkim? Absolutnie tak. My wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich pracowaliśmy w takim zespole, który miał przygotować pewną koncepcję kontroli nad stosowaniem właśnie tych technik. I tu pojawia się sporo bardzo konkretnych propozycji, to takich, które warto byłoby wprowadzić do prawa. Z jednej strony dać realną szansę sędziom i prokuratorom, żeby mogli realnie zapoznać się z materiałami, w oparciu o które to służby wnioskują o stosowanie kontroli korespondencji. I tutaj problemem są służby specjalne, które wszystkie wnioski z całego kraju akceptuje im prokuratura w Warszawie i Sąd Okręgowy w Warszawie. Mhm. To powoduje, że wszystkie wnioski koncentrują się w jednym miejscu i ci biedni sędziowie nie mają możliwości zapoznać się z materiałem, który stanowi podstawę do stosowania kontroli. A to powinno być też zdecentralizowane na poziomie wojewódzkim, żeby sędziowie, prokuratorzy mieli realną szansę zajrzeć do materiałów, zobaczyć, czy służby nie czarują, czy wszystko jest okej. I dopiero wówczas jak gdyby akceptować te wnioski służb o kontrolę. Po kolejne powinno się powołać niezależny organ, który by
miał uprawnienia do kontroli wszystkich służb czy techniki, te ingerujące tak głęboko w prawa i wolności obywatelskie. I nie powinien, jak rozumiem, być to organ polityczny czy parlamentarny, tak jak Sejmowa Komisja chociażby do spraw spec-służb, tak? Tylko zupełnie inny. Absolutnie. To powinien być organ o bardzo dużym zaufaniu społecznym, składający się z profesjonalistów, sędziów. Być może prokuratorów, być może nawet doświadczonych, ale już nie związanych ze służbami ludzi, po to, żeby ocenili w sposób obiektywny, czy rzeczywiście te środki są stosowane zgodnie z prawem. Panie generale, czy ma pan wiedzę taką, która pozwala odpowiedzieć nam dzisiaj na pytanie, czy używanie Pegasusa w ogóle jako systemu jest legalne czy nielegalne? Czy jeszcze mamy za małą wiedzę, żeby na to pytanie dzisiaj odpowiadać z pełną stanowczością? Ten system powinien być uregulowany jeszcze dodatkowo prawnie, bo dzisiejsze zapisy w ustawie aż o takim wykorzystaniu nie mówią. To trzeba byłoby doprecyzować. Po kolejne trochę się dziwię, bo ten system powinien być używany wyłącznie w stosunku do najpoważniejszych przestępców, do terrorystów, do członków czy liderów zorganizowanych grup przestępczych. I dziwię się usytuowaniu tego systemu w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. To powinno być w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub w Policji, która tak naprawdę robi najwięcej w zakresie walki z zorganizowaną przestępczością. A więc to usytuowanie w CBA też już budzi sporo wątpliwości, czy aby nie będzie to wykorzystywane do jakichś celów politycznych. No, niestety tak to rządzący zdecydowali i usytuowali. No i dzisiaj mamy problem, który wymaga wyjaśnienia, bo uważam, że był stosowany niewłaściwie. Panie generale, a czy mamy obecnie w Polsce problem ze służbami specjalnymi, a właściwie z tym, jak one są nadzorowane? Bo wczoraj moim gościem był generał Mirosław Różański i on powiedział jedną bardzo zasadniczą rzecz, że służby specjalne są ręcznie sterowane i skupione w ręku jednego człowieka, czyli Mariusza Kamińskiego, i że jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli, jej prezes Marian Banaś, wszczynają taką doraźną kontrolę dotyczącą między innymi właśnie nadzoru nad służbami specjalnymi. Czy tutaj pana zdaniem ostatnio mogło wydarzyć się coś nadzwyczajnego, wyjątkowego, czy po prostu Marian Banaś na fali tej politycznej Pegasusa chce taki jakiś kolejną wojnę z Prawem i Sprawiedliwością, kolejny front tej wojny otworzyć? Myślę, że nadzór nad służbami specjalnymi powinien być zdecydowanie usprawniony, poprawiony i urealniony, bo takiego nadzoru on się kończy na poziomie politycznym, na poziomie ministra, koordynatora służb specjalnych, ministra spraw wewnętrznych. Natomiast Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych nie spełnia tutaj swoich zadań, szczególnie kiedy przewodniczącym jest człowiek, poseł z partii rządzącej. To nie jest on zainteresowany rzetelnym wyjaśnieniem jakichkolwiek wątpliwości. I ten nadzór tej komisji jest taki iluzoryczny. No, komisja wzywa na rozmowy, szefowie czy odpowiedni ludzie ze służb przedstawiają jak gdyby swoje stanowisko, natomiast nie jest to weryfikowane. Jak gdyby ten nadzór polega tylko na takim nadzorze czysto służbowym, a więc nad policją nadzór sprawuje komendant główny i podlegli mu funkcjonariusze z komendy, nad służbami minister, koordynator, ale to nie jest taki nadzór, który by głębiej mógł wniknąć i zweryfikować, czy rzeczywiście same służby nie łamią gdzieś prawa. Panie generale, co oznacza skupienie tak ogromnej władzy nad służbami specjalnymi w ręku jednego człowieka? No, to budzi sporo pokus do nadużycia władzy, no, tym bardziej, że już w przeszłości ministrowie spraw wewnętrznych mieli kłopoty z artykułem 231, z przekroczeniem uprawnień, więc dzisiaj się ta sytuacja trochę może powtarzać. No i potrzeba niezależnego organu, który wyjaśni, czy rzeczywiście te wszystkie wątpliwości kwalifikują się na skierowanie do organów ścigania, do prokuratury i sądu, czy też
no, da się to jakoś wyjaśnić, chociaż mam tutaj sporo wątpliwości. To jeszcze pozwoli pan, panie generale, że z kilka słów informacji w sprawie tej komisji śledczej sejmowej. Spodziewaliśmy się, że Donald Tusk no, coś bardzo istotnego nam ogłosi. No, nie stało się, tak? Wiemy na razie tylko tyle, że pod wnioskiem o powołanie tej komisji śledczej podpisała się Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica, Polska 2050, ale także posłowie Konfederacji oraz posłowie Kukiza. Nie wiadomo, czy udało się zdobyć jakiekolwiek podpisy posłów Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym cały czas powołanie tej komisji stoi pod znakiem zapytania. Chyba nie jesteśmy zaskoczeni. Nie, nie jestem zaskoczony i uważam, że Prawo i Sprawiedliwość będzie robiło wszystko, żeby nie dopuścić do powstania tej komisji. Ale rozumiem, że ewentualnie po wygranych przez opozycję wyborach sprawa powinna wrócić i zostać wyjaśniona. Wtedy absolutnie wróci i wtedy prokuratura niezależna uzyska odpowiedź jeszcze u źródeł, no, od firmy izraelskiej, bo w ramach pomocy prawnej prokuratura polska zwróci się, kto był kontrolowany i wtedy się może okazać, że to nie tylko te trzy osoby były kontrolowane. No nie, no już wiemy, że więcej. Wiemy, że samych swoich PiS też przecież podsłuchiwał. Żonę agenta Tomka, Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego K. i tam jeszcze inne osoby, więc to widać, że ta ośmiornica ma znacznie więcej macek niż nam się wydawało. No tak, należy się spodziewać, że tych kontroli było kilkadziesiąt, a na przestrzeni lat to pewnie nawet może być kilkaset z wykorzystaniem tego narzędzia. Teraz pytanie, w jakim zakresie? Czy było to wykorzystywano jako rzeczywiście jeszcze infekowanie, wysyłanie fałszywych informacji, dyskredytowanie? No jest tutaj mnóstwo rzeczy do wyjaśnienia i takich wątpliwych, bo tym bardziej, że jeżeli były te narzędzia stosowane, to nie powinny być nigdy wykorzystywane w inny sposób niż na użytek postępowania karnego, a nie gdzieś do walki politycznej, do uruchamiania i przekazywania informacji jakimkolwiek mediom. To są rzeczy ewidentne, niezgodne z prawem. Panie generale, czas nam nieubłaganie się kończy, a jeszcze o jedną rzecz związaną z Ukrainą chciałam pana zapytać, bo rzeczywiście jest bardzo trudna sytuacja w tej chwili na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Trwa takie żonglowanie dwoma możliwościami, albo Putin zaatakuje w sposób ostateczny armią swoją, albo tego nie zrobi i będzie tylko straszył, żeby jakoś tam sobie układać te relacje z państwowymi przywódcami. Ale w tym wszystkim gdzieś jest Polska, w tym wszystkim raczej mało było informacji na temat tego, jak my zachowujemy się w stosunku do tego ewentualnego polsko-ukraińskiego konfliktu i ostatnio na chybcika, jak to się nieładnie mówi, zwołane spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta z ministrami odpowiedzialnymi za układanie sobie i przygotowywanie tych stosunków, między innymi z szefem MSWiA także. Kiedy pan się temu przygląda, to my jesteśmy przygotowani na ewentualną tak bliską naszej granicy wojny, czy nie? Obawiam się, że nie, a powinniśmy absolutnie w trybie błyskawicznym organizować cały system przygotowania na wypadek tego konfliktu. Bo do konfliktu może dojść, jest to wielce prawdopodobne. Może być różna skala tego konfliktu, a konsekwencje będą gigantyczne. Nie tylko dla Polski, one będą gigantyczne dla świata, bo chociażby restrykcje stosowane przez Stany Zjednoczone czy później Europę Zachodnią w stosunku do Rosji będą pociągały gigantyczne problemy dla gospodarek świata. Możemy mieć problem z bardzo dużym napływem migrantów z Ukrainy. Powinniśmy już takie scenariusze analizować i przygotowywać się. I nie słyszałem o jakimś takim bardzo praktycznym przygotowywaniu się naszych służb, całego państwa do tego kryzysu. Jeżeli dojdzie do tego kryzysu, jako państwo będziemy mieli ogromne kłopoty i to powinni rządzący już analizować scenariusze i pod te scenariusze przygotowywać konkretne plany działań. No ale widzi pan, to jest taka sytuacja, w której prezydent nadal nie decyduje się nawet na zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zupełnie tego nie rozumie. Absolutnie jest potężne ryzyko i możemy mieć za chwilę gigantyczny kryzys nie tylko w skali
tam na granicy ukraińsko-rosyjskiej, ale w skali Europy i świata. I musimy myśleć, jak się do tego przygotować, bo chociażby niech Rosjanie zostaną odcięci od tego systemu płatności międzynarodowych SWIFT-u, czy to za chwilę oni mogą zdecydować się na odcięcie dostaw gazu do Europy Zachodniej, więc tutaj mogą być te działania tak różne i z tak rozległymi konsekwencjami dla Polski, że tutaj absolutnie rządy powinny nad tym już myśleć i jak reagować na to. No tak, tylko w obliczu ostatniego gigantycznego wycieku tajnych dokumentów z Ministerstwa Obrony Narodowej my w obecnej sytuacji stoimy właściwie nadzy, przezroczyści i absolutnie czytelni dla naszych, nazwijmy to, konkurentów na arenie międzynarodowej. No tak, my się skupiamy na wojnie polsko-polskiej, nie patrząc, że za chwilę możemy mieć gigantyczny problem międzynarodowy i taki, który będzie uderzał i w naszą gospodarkę, i w cały system funkcjonowania naszego kraju. Panie generale, bardzo dziękuję za to spotkanie. Generał Adam Rapacki, były zastępca komendanta głównego policji i były wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dużo zdrowia i dużo siły panu życzę i do zobaczenia. Dobrego dnia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dzięki. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Super Raportu. Bardzo Państwu dziękujemy za naprawdę liczną obecność. Liczymy na to, że Państwo pojawią się także u nas jutro. Będziemy czekać od godziny 8.57. Przypomnę, na razie nie ma wystarczającej chyba większości do powołania Komisji Śledczej w Sejmie w sprawie inwigilacji Pegasusem. Donald Tusk poinformował, mówił przedwczoraj, że jest na 90% pewny powstania tej komisji. Na razie wiadomo tylko tyle, że pod wnioskiem o jej powołanie podpisali się posłowie koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, ale także Konfederacji i trzech posłów Pawła Kukiza z nim włącznie. Pytanie teraz, czy ktokolwiek z szeregów Prawa i Sprawiedliwości zdecyduje się na podejście do tej sprawy z otwartą przyłbicą i wyjaśnienie kwestii nie tylko inwigilacji Pegasusem, ale także jakiejkolwiek inwigilacji od roku 2005, bo tego ten wniosek właśnie ma dotyczyć. Pewnie jutro także do tego tematu będziemy wracać. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Marcin Pszczółkowski, wszyscy kłaniamy się bardzo nisko. Spokojnego, dobrego, słonecznego dnia. Do zobaczenia.